Dobrze. Zatem możemy zaczynać kolejny wykład, mini wykładzik nasz. Tym razem zajmiemy się łańcuchami Markowa. A jest za duża czcionka. Łańcuchy Markowa, tak? Łańcuchy. I teraz tak, czym one są? Zanim powiemy sobie, czym one są, wpierw musimy sobie przypomnieć, czym są tak zwane automaty skończone, czy też maszyny stanowe. Mianowicie, za automat skończony możemy uznać taką piątkę, w matematycznym pojęciu piątka, tak? Czyli tak, w której mamy sobie jakieś Q, jakieś Q0, dalej A, sigma oraz delta. I teraz tak, co tutaj jest czym? Kto pamięta z matematyki dyskretnej, no to dużymi literami oznaczamy zbiory, tak? Czyli Q jest to dla nas zbiór wszystkich stanów możliwych. Dalej mamy Q0. Jest to stan początkowy naszego automatu. Oczywiście powinno się rozumieć samo przez się, że Q0 jest elementem Q, należy do Q, tak? Dalej mamy tak zwane stany akceptujące, czyli mamy to, tutaj mamy znowu zbiór i to jest zbiór stanów akceptujących. To są jakby takie stany, oczywiście A jest pod zbiorem Q. I stany akceptujące są to takie stany, dla których uznajemy, że możemy zakończyć działanie naszego automatu. Zaraz zobaczymy dokładniej, co to w naszym przykładzie będzie oznaczać. Następnie mamy tak zwany sigma, czyli alfabet wejściowy. Alfabet wejściowy. To oznacza jakby to dobrze wyjaśnić. Zdarzenia, które mogą wywoływać przejścia pomiędzy stanami w tym przypadku. Będzie to bardzo ładnie widać na przykładzie. Tak abstrakcyjnie jest to trochę trudno wyjaśnić jako koncepcję. Może mi akurat trudno, może ktoś wyjaśni to bardzo prosto, no ale w każdym razie ja mam z tym kłopot. Dalej mamy deltę, czyli funkcję przejść. I funkcja przejść przekształca nam iloczyn kartezjański Q sigma w Q. Innym słowem, jeżeli jesteśmy w jakimś stanie Q i mamy jakieś zdarzenie i mamy jakieś, może nie S, żeby już nie mieszać, i mamy jakieś zdarzenie, powiedzmy Z, tak? Taką parę. Przy czym wiemy, że Q należy do Q, a Z należy do sigma, to oczywiście należy do pary Q sigma i taka funkcja delta mówi nam, jak dla takiej pary, czyli że wiemy, że jesteśmy w stanie Q i zdarzyło się zdarzenie Z, to wiemy, do jakiego zdarzenia, powiedzmy, niech to będzie Q1, do jakiego zdarzenia Q2 przejdziemy. Teraz przyjrzyjmy się jakiemuś konkretnemu problemowi, który możemy za pomocą takiego automatu stanowego zamodelować. Zaczniemy od rozrysowania sobie tego problemu, znaczy tak, najpierw zdefiniujmy sobie ten problem, tak? Mamy
Bota. Bota do gry FPS, czyli first person shooter, tak? Tutaj jest sobie nasz robocik, sobie go narysujemy. Niech będzie jak, niech wygląda jak robocik, tak? Myk, 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 myk. Oczywiście, jak widać, to jest najważniejszy element tego, najważniejszy element wykładu, tak? Żeby dobrze narysować robocika. Cóż, wizualizacja jest ważna, problem. Tak, i to jest sobie robocik, który sobie będzie miał gąsienicę i sobie jeździ i strzela do przeciwników. I musimy dla niego przygotować sztuczną inteligencję, która będzie się starać przetrwać. I co on może robić? Może szukać wroga, może atakować oraz może uciekać. Tak? Dodatkowo może sprawdzać, czy ma... Tak, i to są jego możliwe akcje, tak? Szukanie wroga. A, i jeszcze może szukać apteczki. I teraz tak. Czyli tak jak w takiej typowej grze, jak na przykład Quake czy coś takiego. To są jego możliwe akcje. Teraz przejdźmy sobie dalej. Tak, tu jesteśmy dalej. To są możliwe akcje, tak? Czyli to, co może zrobić za pomocą efektorów. Dalej, w jaki sposób postrzega świat wokół siebie, prawda? Czyli ma jakieś receptory. Za pomocą tego receptorów może zdobyć informacje o świecie. Może na przykład nic nie odkryć. Nic się nie stało. Może znaleźć wroga. Albo mogliśmy znaleźć apteczkę. Dobrze. I teraz tak. Te tutaj, te rzeczy to są obserwacje, tak? Czyli mamy obserwacje w nawiasie receptory. Dobrze. I teraz tak. Co dalej? Dalej mamy jeszcze coś, co możemy nazwać pamięcią, czyli mamy, tak, mamy HP mało. Może użyjmy tak, jak już po polsku piszemy, to zdrówka mało. Zdrówka dużo. Powiedzmy, że nasz robot nie ma możliwości mierzenia swojego stanu zdrowia non-stop, tak? Ale jeżeli coś się zdarzy, to wnioskuje, jaki jest ten stan zdrowia, czyli tak naprawdę to, ile ma stanu zdrowia, to jest jego pamięć. Dobrze. I teraz tak, na podstawie tego możemy określić stany. Zdefiniować sobie zbiór stanów, czyli zbiór Q. W tym przypadku, w tym modelu, który rozważamy, najlepiej jako stany jest zrealizować jego akcję, ponieważ tu chodzi o to, co on w danej chwili robi. W związku z tym zdefiniujemy sobie następujące stany. Pierwszy stan to będzie, dajmy na to, seek enemy. Drugi stan to będzie seek medkit. Dalej, jakie tam mieliśmy jeszcze stany? Atakować, uciekać. Czyli mamy jeszcze fight,
i mamy flee, czyli walka lub ucieczka. I to są nasze możliwe stany. Na co dalej możemy popatrzeć? Już ustaliliśmy stany. Aha, teraz brakuje nam dwóch stanów. Jeszcze. Dwóch specyficznych stanów. Ponieważ te, które tutaj mamy, to się tyczą tego, co się dzieje podczas gry, tak? A jeszcze w jakiś sposób chcemy tą grę zakończyć. Grę możemy zakończyć na dwa sposoby. Jeden to jest win, a drugi to jest lost. Won albo... A może zróbmy sobie tak. Zamiast win będzie victory albo dead. Czyli zwycięstwo albo śmierć. Dobrze. I to są nasze stany. Oprócz stanów mamy teraz stany akceptujące, czyli to są te stany, dla których nasza gra się skończy. No to tutaj oczywiście te stany muszą być pod zbiorem tego. Stany akceptujące to tylko zwycięstwo albo śmierć. Inne stany nie są akceptowane. I okej, i mamy te dwa zbiory, więc idziemy dalej. Szukamy, jaki jeszcze zbiór musimy przygotować. Alfabet wejściowy. No to jeżeli to akcję wybraliśmy jako stany, to jako alfabet wejściowy wybierzemy połączenie obserwacji oraz pamięci w tym przypadku. Czyli będzie nasz alfabet wejściowy sigma. I w naszym alfabecie wejściowym sigma co będziemy mieli? Nic się nie stało, czyli nothing. Dalej. Znaleziono wroga. Enemy found. Albo może po prostu enemy. Nothing, enemy. Dalej będziemy mieli medkit. I na koniec będziemy mieli z tych dwóch, weźmiemy sobie tylko ten. Tylko to jako zdarzenie. No, drugie nam nie będzie potrzebne. Nie musimy w żaden sposób reagować na sytuację, w której mamy zdrowia dużo. Tak? Tylko to, jeżeli mamy zdrowia mało, to będziemy reagować specjalnie jakoś. Low HP. I teraz możemy sobie rozrysować. A, i oczywiście musimy sobie jakoś zdefiniować nasze Q0. Od czego zaczynamy? No to zaczynamy, nie widzimy żadnego przeciwnika. Stanem początkowym będzie szukanie wroga, czyli seek enemy. Ok, i mamy teraz coś takiego. I teraz. Dla czytelności możemy to sobie rozrysować jako diagram stanów, bo oczywiście taki zapis pozwala nam na definicję bardzo złożonych automatów, ale najczytelniejsze jest rozrysowanie sobie go jako takiego grafu, takiego diagramiku, gdzie kółeczkami oznaczamy sobie konkretne stany, a strzałkami przejścia. Czyli zaczynamy od naszego oryginalnego stanu. Znaczy może nie będziemy robić to kółeczkami, tylko prostokątami, bo to albo zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Seek enemy. I teraz tak. Dobra, wyszło mi kółeczko, czyli będzie kółeczko. Elipsoid, coś takiego. I teraz tak. Stąd możemy przejść jakimi zdarzeniami. Mamy tak, nothing. Jeżeli nic się nie stało, no to myk. Tak. Nothing. Dalej. Jeżeli znaleźliśmy przeciwnika, czyli jeżeli enemy, no to co robimy? No to z domysłu będziemy z nim walczyć. Gdzie z nim walczymy? Tu fight.
jeszcze. I teraz tak. A właśnie. Jeszcze musimy dodać sobie dwa zdarzenia, o których nie pomyśleliśmy. Przepraszam. To trzeba jakoś wykryć fakt, że umarliśmy albo że pokonaliśmy przeciwnika. Czyli zrobimy coś takiego. Killed. Died. Tak, czyli zabiliśmy przeciwnika, sami umarliśmy. Tak. I z przeciwnikiem walczymy. I jakie są możliwości? Co może się stać? Przede wszystkim, no w tej sytuacji nie musimy się przejmować, co będzie, jak się stanie nothing, bo nothing nigdy się nie stanie, kiedy już mamy przeciwnika. A nie, nadal kontynuujemy na razie stąd wprowadzanie. Tak, jeżeli enemy, to fight, jeżeli medkit, to nie interesuje nas to, tak, czyli tak. Jeżeli low HP, to co? Jeżeli low HP, to szukamy medkita. Medkit. Dobrze, dalej mamy killed. No to jak tu jesteśmy killed, no to siłą rzeczy zrobimy sobie tak, podejrzewam, że to będzie tutaj. Jeżeli nie zauważyliśmy przeciwnika i nas zabił, no to siłą rzeczy dead, tak? No i tak dalej można rysować, tak? To można bardzo dużo bardziej rozrysować. Jeszcze sobie narysujmy na przykład, jeżeli low HP, jeżeli enemy, tak? To zaczynamy zwiewać zamiast walczyć. I tak samo, jeżeli tu się okaże, że mamy low HP, to zaczynamy uciekać, tak? Jeżeli uciekamy i mamy low HP dalej, no to potem szukamy, jak już zdołamy uciec, to tutaj. Jeżeli mamy dalej przeciwnika i uciekamy, no to dalej uciekamy, tak? Generalnie tak. No i można to rozrysować. Oczywiście tutaj mamy w sumie każdy, ile mamy stanów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli mamy sześć stanów. Tak, dobrze mówię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I mamy też sześć możliwych przejść, czyli w sumie mamy 36 możliwych przejść, tak? W tym 36 różnych możliwości, 36 różnych możliwych kombinacji do opisania. I teraz tak. Tak wygląda normalny automat stanów, ale są też tak zwane probabilistyczne automaty stanowe. One wyróżniają się tym, mam nadzieję, że popicia wody nie było strasznie słychać. Więc tak, automaty probabilistyczne. Probabilistyczne automaty stanowe. One wyróżniają się tym, że w odróżnieniu od tych normalnych, przejścia między stanami nie są opisywane przez jakiś alfabet, przez jakieś zdarzenia, ale są opisywane przez prawdopodobieństwa. Czyli jeżeli mamy na przykład sobie, powiedzmy, stan, już narysujmy może też tak, żeby już tym samym rysować. Mamy sobie jakiś stan A, mamy sobie stan B i mamy sobie stan C, tak? I teraz tak, ze stanu A do stanu
B i C możemy przejść, powiedzmy, z prawdopodobieństwem 0,3, a tu 0,7. Oczywiście prawdopodobieństwa wszystkich ścieżek wyjściowych z danego stanu muszą się sumować do jednego, bo jak pamiętamy z matematyki dyskretnej, suma prawdopodobieństw zawsze musi się równać 1, tak? No tutaj na przykład C jest, powiedzmy, połowa szansy, że zostanie, 0,2, że przejdzie do tego, no i jak się pewnie wszyscy domyślają, w związku z tym 0,3, że przejdzie tu. A B jest stanem, który gwarantuje, że w nim zostaniemy i prawdopodobieństwo, że zostaniemy, jest 1,0. Tak wygląda prosty probabilistyczny automat stanowy i po prostu modelujemy go tak, że w każdym kroku wykonujemy losowanie, co się zdarzy dalej, tak? Czyli w odróżnieniu od poprzedniej sytuacji, to nie jest tak, że czekamy na jakiś event, tylko po prostu, jeżeli mamy przestrzeń dyskretną, czyli tak, że mamy, że dzielimy naszą przestrzeń na konkretne chwile czasu, tak, T1, T2, T3 i tak dalej, to tak samo za każdym razem mamy po prostu, musimy wiedzieć, w jakim stanie jesteśmy i znać rozkład prawdopodobieństw wyjścia z tego stanu. I po prostu losujemy dalszy krok. I teraz tak, wśród tego wyróżniamy coś, co się nazywa procesami Markowa. Procesy Markowa. I w nich jest ważne to, że przejście, może inaczej, nie przejście, tylko stan w chwili T i zależy tylko od stanu w T i minus 1. No i oczywiście od jego prawdopodobieństw, tak? Czyli jeżeli wiemy, że jesteśmy w A, to prawdopodobieństwo tego, że będziemy w B wynosi 0,7, a że w C wynosi 0,3. I nie ma na to nic wpływu. Nieważne, czy my doszliśmy do tego przez A, czy doszliśmy do tego po prostu A i tutaj jesteśmy, tak? To nie ma najmniejszego znaczenia. Tak jak w poprzednim przykładzie mieliśmy jakąś pamięć, która mówiła nam coś o stanie HP naszego zdrowia, tak tutaj procesy Markowa nie posiadają pamięci. To jest bardzo ważne, tak? Procesy Markowa nie posiadają pamięci. Tak, i to jeszcze podkreślimy sobie. O. I teraz tak, co to jest łańcuch Markowa? Łańcuch Markowa to probabilistyczny automat stanowy, opisujący proces Markowa. Dobrze. I jeżeli chodzi o taką część teoretyczną, to jest na tyle, ale jeszcze tutaj dla tych z Was, którzy słuchają tego jako studenci, jeszcze chciałbym pokazać jedną podpowiedź co do tego, jak realizować to w Pythonie, bo studenci dostaną zadanie w Pythonie do zrealizowania. Otóż w tym pomoże nam w zamodelowaniu takiego łańcucha Markowa pomoże nam biblioteka random, która działa w następujący sposób.
umożliwia nam coś takiego. Jeżeli zrobimy sobie zbiór jakichś stanów, powiedzmy, czy tam po prostu zbiór jakichś dowolnych elementów, niech będzie, powiedzmy, John, Alice i Florence. Tak, i to są trzy osoby. I teraz chcemy wylosować stąd losową osobę, ale nie tak całkiem nie ma to być rozkład równomierny, tak? Tylko niektóre opcje mogą być bardziej prawdopodobne niż pozostałe. To robimy sobie drugą listę, w której ustawiamy rozkład tych osób, czyli tutaj będziemy mieli powiedzmy 0.2. Johna spotykamy rzadko, Alice spotykamy najczęściej, a Florence spotykamy nie tak rzadko jak Johna, ale też rzadko. Znowu, to wszystko się musi sumować do jedynki, tak? 0.2 plus 0.5 plus 0.3 równa się 1.0. Jeżeli spróbujemy zrobić inaczej, to nam w ogóle walnie wyjątkiem, więc ten. I teraz tak, chcemy z biblioteki random użyć funkcji o nazwie choices. I robimy sobie też tak, na razie odpalmy tą komórkę, żeby to się odpaliło. I teraz zrobimy tak, random choices. I podajemy jako pierwszy parametr jakąś listę, a jako drugi parametr rozkład prawdopodobieństw, który musi być tych samych rozmiarów co lista. Jak zobaczycie, jak to odpalimy, to wyrzuca nam jednoelementową listę z wybranym elementem. To od razu podpowiedź, jeżeli chcemy, żeby to był po prostu ten element, to musimy zrobić tak, prawda? Alice nam wypada, Florence, Alice. Alice powinna nam najczęściej wypadać, tak? To jest jedna podpowiedź. Druga podpowiedź jest taka, że jeżeli chcemy sprawdzić, czy coś się znajduje w jakiejś liście, oczywiście te listy tutaj, w nich znamy kolejność, ale możemy, niektóre operatory będą ją ignorować i jeżeli będziemy chcieli zamodelować zbiory, to możemy też traktować je trochę czasami jako zbiory i sprawdzać, czy coś się znajduje. To na przykład if John in A print John tu jest. If powiedzmy Damian not in A print tu nie ma. Tak, i jak widzimy, coś takiego nam się wypisze. I generalnie te dwie rzeczy to jest podpowiedź do tego, jak będzie trzeba realizować zadanie, które zostanie studentom podane jako forma projektu pracy domowej. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do wysłuchania następnego mini wykładziku.